sumie w oderwaniu od tego, co się dzieje na świecie, w jakimś takim... No tak, no wszyscy jesteśmy bandytami, bo chodzimy na stadion. W biedzie, w sielance mimo wszystko, jakiejś tak. takiej medialnej... Sielanka biedy, nowy termin. Tak jest, sielanka biedy. Nie widzimy właśnie wartości tych ludzi, gdyby ewentualnie zmieniły się okoliczności. No dzisiaj możemy mówić o tym już wprost, bo naszych najbliższych sąsiadów zmieniły się drastycznie okoliczności. Wydawałoby się, że nic tutaj takiego... Wydawało się też, że coś zrobimy, nie? Wydawało się, że coś zrobimy, ale nie wiemy, co będzie dalej, bo na pewno to będzie ciąg dalszy. Bo tam... No historia nam udowadnia, że za każdym razem, kiedy pozwoliliśmy sobie na tego rodzaju bierność, sytuacja rozwijała się dramatycznie dalej. Tak, i prędzej czy... No, musieliśmy i tak stawić jej czoło, nie? Także to prawdopodobnie... A to, że ostatnim razem, tak jak mówiłem wcześniej, w 20 roku już to zrobiliśmy za nich generalnie, więc Anglicy i Francuzi powinni się naprawdę cieszyć. Już nie mówiąc generalnie o samych... o ISIS, które teraz wspominaliśmy, bo w Libii broniliśmy ich generalnie jeszcze na długo przed Monte Cassino, broniliśmy ich generalnie przed hitlerowcami, nie? Mhm. Niewykluczone, że byliby teraz zapleczem generalnie hitlerowskich Niemiec, więc wiesz, ludzie szybko zapominają. Mówię to a propos tych wydarzeń, że teraz polskie cmentarze zostały zniszczone. Tam przez tych super bohaterów. Wracając na chwilę do tej imprezy, bardziej takiego projektu, bo to wiele lat to trwało, zanim udało się tutaj to doprowadzić do tego. Dobra i pożyteczna rzecz. Zwłaszcza jeżeli właśnie chodzi o kibiców, bo nie ukrywam, że też z jednej strony zależało mi na przekazie hip-hopu jako zjawiska kulturowego, a nie subkulturowego, bo to gdzieś ucieka dzisiaj. Kultura przez duże K, no, globalna kultura w zakresie generalnie medialnym, w ogóle nieporównywalnym z niczym innym. Miliardowe nakłady generalnie dolarów w ogóle i tak dalej, tylko nie każdy chce odpowiednio wykorzystywać ten instrument też, prawda? Nie? I informacja, to znaczy tak. Nie no ma informacji, coś... że to ma taki zasięg, czyli ludzie nie znają z faktycznego stanu rzeczy, jak to się mówi, i chciałem bardzo, żeby właśnie przez koncert pokazać, jaki to ma zasięg, żeby no właśnie ta część społeczeństwa, która traktuje to jakiś tam subkulturowy ruch czy underground, zobaczyła, że jeżeli twojemu dziecku reklamują już dzisiaj generalnie, nie wiem, pastę do zębów generalnie albo Kubusia generalnie za pośrednictwem deskorolki i hip-hopowych dźwięków, no to należy się spodziewać generalnie, że jest to kultura o dużo szerszym zakresie niż prawda. Się wydaje, prawda? Więc jest to uniwersalny język, który zdecydowanie mógłby robić też dużo więcej pożytecznych rzeczy. Natomiast wiadomo, wszyscy się też skupiamy na tym, żeby zarabiać swoje pieniądze, utrzymywać swoje rodziny i nieczęsto nie mamy takich szlachetnych pobudek. No, nie ukrywam, że takim celem w tych trudnych czasach dla polskiego patriotyzmu, zwłaszcza głównym celem imprezy miałoby być ewentualnie wzorem jeszcze minionych wieków właśnie pokrzepienie serc. Wtedy, kiedy się niewiele dało zrobić. A wtedy tą robotę zrobi, a postaramy się nawet zrobić lepiej, postaramy się zaszczepić ziarnko niepewności generalnie, a żeby ten promil ludzi, który tam będzie miał ochotę może to sprawdzić i samymi, bez indoktrynacji innych, po prostu samodzielnie dochodzić do wniosków, które będą jeszcze większym pokrzepieniem serc dla nich, tak? No bo ja już większych pokrzepień nie potrzebuję, nie? W sensie, że większych już nie ma nawet. Nie potrzeba, nie? Ja głęboko wierzę, że jestem potomkiem ludzi, którzy żyją między Gotalem a Wandalą, czyli między Odrą a Wisłą przynajmniej 4000 lat dłużej generalnie niż istnieje nawet pierwsze źródło. Powszechne przekonanie o... Tak. Powszechne przekonanie to już nawet mało. Ja już mówię, że jesteśmy 400, czy jesteśmy powiedzmy 4000 lat starsi niż księga, która w efekcie po wielu wiekach doprowadza do naszego chrztu. Prawda? Czyli generalnie próbuję powiedzieć, że ja jestem dumny przede wszystkim z tego, że są na świecie jeszcze źródła, które udowadniają, że plemiona słowiańskie miały nie tylko swoje wierzenia, które zostały wyplewione zupełnie wyplenione, przepraszam, i po prostu nie są powszechne. Ja jestem dumny z tego, że nie daliśmy się stąd przegnać pewnie nie tylko te 300 ostatnich lat, tylko kilka tysięcy po prostu. No. Bo to jest ciekawe właśnie, bo to twoja zajawka na prehistorię. Tak, no jakieś takie bardziej stare dzieje. No. Tak. Dagome Judex. No. Tak, to podobnie zwróciłem uwagę, że podobnie jak u ludzi, to znaczy człowiek może się nawrócić i zmienić swoje postępowanie i wiele takich świadectw w historii bardzo dużo jest, natomiast nie zmieni swojego charakteru, pewnych cech, które posiada. I okres historii, którym ty się szczególnie zajmujesz, on jest jakby źródłem naszych narodowych cech, bo prawda, człowiek bo jest może zmieniać... jest kolebką generalnie. Tak, przez przyjęcie pewnego
wejście w pewien nurt cywilizacyjny, nie zmieniamy swoich cech, jak gdyby... Ja powiem więcej, ja już zadaję sobie takie pytania przyjacielu, że ja się zastanawiam na przykład, dlaczego oni chcieli tylko to zwalczać, zamiast z tego zaczerpnąć. Ponieważ wygląda na to, że działanie, czy współdziałanie z siłami natury generalnie było dla nas, i ich rozumienie, było dla nas podobne jak do Indian, których 450 lat temu wytrzebiamy dopiero generalnie kulturą Francuzów i Anglików, którzy uciekają na nowe ziemie, tak? Przypominaliśmy ich bardzo. W tej jakby ujęciu tym przyrodniczym, ja o tym mówię, tych związków z naturą, ponieważ wierzenia mieli nieco inne. To, że było wielobóstwo, było oczywiście tożsame, natomiast no, oni dużo mniej astralnie postrzegali, postrzegali rzeczywistość. A jeżeli chodzi z kolei o, jeżeli chodzi z kolei o ustrój polityczny, czyli mówimy o federacyjnym współistnieniu 12 plemion, które ma królów, które są, którzy są sobie równi, którzy wybierają trzynastkę generalnie, która ich reprezentuje na czas trwania odpowiednich tam eventów, tak? I nie tracąc jednocześnie generalnie po prostu nadrzędnej władzy nad plemionami, ponieważ ginie tylko uosobienie 12 królów w postaci trzynastki. To były niegłupie rzeczy. Słyszałem jeszcze, oczywiście nie jestem w stanie tego poprzeć jeszcze, słyszałem o idei, w której... Przepraszam, bo to jest na zasadzie primus inter pares, tak? Czyli... Mieliśmy w ogóle alternatywną armię, którą puszczaliśmy jeszcze. Z jednym z namiestników, czyli jakby Mieszko, powiedzmy, czyli jak Krak XIV zdobywał Rzym 400 lat przed Chrystusem, to prawdopodobnie, powiedzmy, inni Wandalowie, Ślężanie i powiedzmy, którzy nie byli reprezentacją Polan bezpośrednio wtedy, szli alternatywną drogą, a dzielili się generalnie ziemiami, tak podobnie jak w micie panońskim, Lechu, Czechu i Rusie, czyli